te takie, powiedzmy, garby wystające, czy taką tarkę powyrywane jakieś elementy toru, to ta przyczepność się zwiększa i ten właśnie moment do takim jakby pociągnięcia czy wyprostowania motocykla może nastąpić. Jak zawodnik jest czujny i potrafi to opanować, tak jak na przykład żagar, no to nic się nie wydarzy, no poza tym, że się go tam szarpie. Zmienia sprzęt Taiwo Finnen. Widzieliśmy, Krzysztof Kasprzak ma boks koło Nikiego Pedersena. Jego wszystkie sprzęty, urządzenia i wyposażenie już oczywiście w spokoju zwijane. Taiwo Finnen zmienił w ostatniej chwili motocykl, a zatem cały czas się zastanawia. To świadczy o tym, że no nie ma takiej pewności, nie ma przekonania, że coś tam jedzie dobrze i wsiadam i pędzę. Bo tak, takie zawody czasami też są poligonem doświadczalnym, bo jak zawodnik gdzieś tam próbuje jakiś silnik dopasować i jest prawie go pewien, to ma okazję zrobić to z bardzo dobrymi zawodnikami. No, może to zrobić na takich zawodach. Oczywiście nie pokatalizuję tych zawodów, ale są jakieś rodzynki, gdzie wypracowane już trzyma sobie zawodnik na Grand Prix. A takie zawody to jest z jakiejś tam części też poligonem na dopracowywanie ewentualnie innych sprzętów, które za chwilę też będą potrzebne. Cały czas ta praca zawodników polega między innymi na tym, że gdzieś tam się wypracowuje idealne rozwiązania, idealne ustawienia silników, które mają potem służyć. Wyścig 16 przed nami. Ernest Koza debiutuje w imprezie tej rangi. W miejsce Nikiego Pedersena w kasku czerwonym pierwsze pole startowe. Na drugim Taiwo Finnen w niebieskim. Na trzecim Janusz Kołodziej w białym. I na czwartym Martin Waculik. A zatem mistrz świata, trzykrotny mistrz Polski, aktualny mistrz Europy. I w tym wszystkim Ernest Koza zostaje. Taiwo Finnen wygrywa ten start. I co będzie za nim? Oglądajmy, obserwujmy. Janusz Kołodziej jest już przed mistrzem świata. Teraz jeszcze stara się wejść pod niego. Wjechać Martin Waculik. Miał tu być jeszcze czwartym, dobry Janiki Pedersen, ależ to byłby spadek na mistrzowie. No ale i tak jest bardzo, bardzo mocno i bardzo ciekawie prowadzi Janusz Kołodziej. W końcu po raz pierwszy dzisiaj za nim Martin Waculik, a zatem przed chwilą Stal Gorzów. Teraz na 5-1 jadą gospodarze z Unii Tarnów. Taiwo Finnen, mistrz świata, na razie trzeci Ernest Koza, daleko, daleko z tyłu. Janusz Kołodziej w końcu jedzie tak, jak by sobie tego życzył. W końcu maszyna sprawuje się właściwie bez zarzutu. Teraz jeszcze odjechał. No i ta jego charakterystyczna sylwetka z lekką piętą lewą nogą. Spojrzał się z rozdechą. Gdzie są rywale? Martin Waculik jest drugi. Taiwo Finnen na trzecim miejscu. Teraz jeszcze mistrz świata zbliża się do mistrza Europy i między sobą rozstrzygnął walkę na ostatnim łuku tego wirażu. Szeroko, szeroko, szeroko. Finnen, czy wystarczy miejsca? Nie wystarczyło. Wygrywa Janusz Kołodziej. Drugi Martin Waculik traci pierwszy punkt, ale ma bonus. No tak, zapłacą. Na trzecim miejscu Finnen Ernest Koza w trudnym momencie wszedł w te zawody, ale za chwilę wystartuje drugi raz. No jesteśmy ciekawi, jak sobie Ernest poukłada sprawy sprzętowe. Brawa dla Janusza Kołodzieja. No widać, że się odnalazł. Tutaj bardzo dobry start. Tutaj Maciej Waculik, który przecież dobrze startował, przegrał start z Januszem Kołodziejem. No i nie był w stanie go dogonić, chociaż bardzo się starał i w międzyczasie jeszcze miał bronę przed Finnenem, który również się rozpędzał. Także tutaj taka, dzięki tej szerokiej formule i temu szerokiemu gardłu, który daje regulamin, Janusz Kołodziej wraca do gry i jest cały czas, może się wszystko wydarzyć. Ma 6 punktów, to już więcej niż Janowski, więcej niż Hampel, więcej niż Finnen. No i jeszcze kilku zawodników tym jednym biegiem udanym wyprzedza, ale walka, którą toczyli Finnen i Waculik, w pewnych momentach była też bardzo, bardzo piękna. No tak, bo Finnen to przecież jest znany walczak. Waculik w szczycie formy też nie będzie sobie puszczał, jak to mówią, nie da sobie w kaszę dmuchać, więc jeżeli ma możliwość tutaj walczyć, to będzie walczył. To też jest pewna taka ambicja sportowa. Nawet jeżeli nie musi, bo przecież to zdobycz punktową, którą ma w tej chwili, gwarantuje mu spokojne przechodzenie dalej, to i tak do końca nie odpuszcza i będzie szukał tej możliwości wygrania, pokazania, że jednak jest lepszy. 12 punktów ma na razie Emil Sajfudinow, tyle samo Krzysztof Kasprzak. Panowie rozstrzygną między sobą, kto jest lepszy dzisiaj już w wyścigu 17, ale są też na najlepszej drodze, bardzo prostej, na ostatniej prostej właściwie, do bezpośredniego awansu do finału.